Cześć, z tej strony Puffy i wpadłem na genialny pomysł. Będę się starał, aby codziennie z rana nagrywać dla Was filmy z niesamowitymi ciekawostkami, aby z rana nieco pobudzić Wasze umysły i poprawić humor. A wieczorem równie, zresztą jak zawsze, będą pojawiać się filmy, które nie pozwolą Wam zasnąć. Zapraszam do oglądania. Pamiętaj o ocenie tego filmu i o tym, aby subskrybować kanał. Jeśli już to zrobiłeś, to witam Cię w gangu Puffy'ego. Czy wiedziałeś, że na Twitterze istnieje konto Big Ben, które tweetuje bong 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 co godzinę? Sprawdź sam i przekonaj się, czy mam rację. Po tym jak zabójca jego córki uciekł, 76-latek zatrudnił dwóch ludzi do wytropienia go, porwania i oddania w ręce policji. Ojciec otrzymał za to rok w zawieszeniu za porwanie. Nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, dlaczego w tenisie punkty są liczone 15, 30 i 40, ani dlaczego na 0 punktów mówi się love. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Petycje składane na oficjalnej stronie Białego Domu dotyczyły takich spraw jak zbudowanie Gwiazdy Śmierci, otworzenie Parku Jurajskiego czy wysłanie ambasadora USA do Królestwa Westeros. Dzieci jeszcze mające od 4 do 6 miesięcy potrafią pływać. Ten naturalny instynkt zanika po tym czasie i trzeba się potem uczyć od nowa. Daj znać w komentarzu, czy potrafisz pływać. Kule wystrzelone przez snajpera mogą lecieć tak długo, że rotacja Ziemi zdąży przesunąć cel. Sandyjski książę zapłacił Kristen Stewart $500 000 za 15-minutową randkę. Aktorka przekazała te pieniądze fundacji na rzecz ofiar huraganu Sandy. Mam nadzieję, że teraz jesteście nieco mądrzejsi i że poprawiłem wam troszeczkę humor. Do następnego, widzimy się wieczorem, trzymajcie się, cześć!